Jaworznicki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zorganizował konkurs z przyrodą na ty w ramach realizacji zadania publicznego o tej samej nazwie. Konkurs był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO i był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miała być przygotowana prezentacja, każdy z uczestników musiał to potem ładnie opowiedzieć, przedstawić nam wstępnie. Było to pierwszy raz w szkole podstawowej numer 7, tam wszystkie prezentacje żeśmy po prostu oglądali. Każdy z uczestników miał możliwość przedstawić ją. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt. Konkurs miał na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukazałyby ideę Forum Ekologicznego, które zorganizował Jaworznicki TOS. Forum Ekologiczne zostało przeprowadzone pod hasłem Ziemia, Planeta, Życia. Jak zapewnić jej zrównoważony rozwój? Konkurs EkoRef Referat został przeprowadzony w trzech kategoriach. W kategorii szkół podstawowych wygrała Aleksandra Mistarz ze szkoły podstawowej numer 8 za pracę Zanieczyszczenie powietrza. Moja prezentacja była o zanieczyszczeniu powietrza, ponieważ jak tutaj na województwie śląskim zauważyłam, że jest bardzo dużo odpadków, które przydałoby się, żeby to pokazać wszystkim i postanowiłam, że wezmę udział w tym konkursie. W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano ex aequo dwa drugie miejsca. Emilii Nowak i Alicji Marszałek z gimnazjum numer 5. Pierwszej nagrody nie przyznano. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Marcin Figura z trzeciego liceum ogólnokształcącego. Doceniona została jego praca pod tytułem Ekologia. Każdy człowiek powinien interesować się sprawami ekologicznymi, gdyż te sprawy są związane blisko z naszym życiem, z naszą codziennością. I przede wszystkim chciałem przekazać innym uczestnikom zarówno tego konkursu, jak i organizatorom, że zarówno nasze postępowanie może przybierać pozytywne skutki na środowisko, jak i negatywne. Moje przedstawione akcje ekologiczne były odbierane zarówno przez krytykę, jak i przez pasjonatów z dwóch różnych stron. To właśnie się ukazać. Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk Urszuli Windys. Dodatkowo w trakcie wręczania nagród medalem i dyplomem za współpracę z Jaworznickim Oddziałem TOS została uhonorowana Mirosława Matysik z gazety Co Tydzień.